jak są tacy, tak twierdzili, to, to cóż, to dalej będą tak pewnie twierdzić, bo wygraliśmy tylko 3-2, a nie 3-0. Ja się cieszę, że wygraliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, właśnie gdzieś mimo swoich problemów, bardzo fajna zmiana Patryka. Patryka Łaby, który wszedł i naprawdę pociągnął z tego lewego skrzydła. I to, to na pewno cieszy, bo gdzieś przegrywaliśmy tego czwartego seta, mozolnie po punkcie odrabialiśmy, cały czas byliśmy w grze, ale w tym pierwszym przegranym, gdzie naprawdę prowadziliśmy, mieliśmy dużo kontrataków, tylko że nasza skuteczność na nich była naprawdę mizerna. I to na pewno zdecydowało, że tego pierwszego seta nie wygraliśmy, ale graliśmy dobrze, konsekwentnie do końca, później też poprawiliśmy serwis, ja sam gdzieś się otrzepałem, bo dużo tych błędów w siatkę. I wygrana cieszy na pewno na początek roku z Jastrzębskim Węglem, rewanż za porażkę w pierwszej rundzie, 2 punkciki ważne do tabeli i bojowo jesteśmy nastawieni na Ankarę. Gdzieś jak Totti gra z drugiej strony, to bo mało gra przeze mnie, ja tak stoję przy tej siatce taki biedaczek i czekam aż tam coś wystawi, ale udało się w tej breku gdzieś na potrójnym zablokować w końcówce klewno. Więc to na pewno cieszy, ale myślę, że dobrze graliśmy w tym momencie. Ogólnie blok, wyblok. Myślę, że Michał Szalacha by miał tych bloków więcej, gdyby nie jego kontuzja kciuka, bo troszeczkę oczywiście gdzieś to w głowie siedzi, żeby tej ręki jakby nie przekładać. Ale mieliśmy sporo wybloków i później poprawiliśmy naszą grę na kontrze, bo tak jak wspomniałem, w pierwszym secie no to naprawdę mieliśmy sporo obron czy jakichkolwiek akcji dłuższych, ale nic nie skończyliśmy. Później poprawiliśmy. Myślę, że fajny mecz takiej walki na dobrym poziomie i z tego się możemy cieszyć. A w takich momentach, jak się ma okazję, to trzeba po prostu wybrać jakiś kierunek sensowny i atakować śmiało, jeżeli piłka się do tego nadaje. Oczywiście, że jest zła, to trzeba kombinować, ale te piłki były dobre, na tych highballach pokończyliśmy i z tego trzeba się cieszyć. Końcówka wygrana fajnie, ten tiebreak pociągnęliśmy, tak jak Kędzierzyn to zrobił z nami w czwartym secie u nich, tak my teraz pociągnęliśmy tego tiebreaka.